No, może teraz już jest lepiej. Zobaczymy. Czasami reset daje dobre skutki. Co prawda, resetowałem tylko program, ale może to poprawi. No dobrze, słuchajcie. O, przypadkiem włączyła się taka chilloutowa muzyczka. Witam Was zatem w tych pląsach nastrojowych 25 października. 20, już jest 03, czas przebudzenia. Nie wiem, który to już odcinek. Tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, ile to już nadawałem. Temat, który zapowiadany był na ten program, to oczywiście apokalipsa, grudzień 2012. Co wiąże się z tą datą? Co się wiąże z grudniem? Co to tak naprawdę oznacza? Tak naprawdę wszystkie te nasze lata czekaliśmy na tą. Rok 2012 chyba wszyscy z bardzo dużą ciekawością. I wszyscy tak naprawdę zastanawiają się, czy coś w tym grudniu się wydarzy, czy nie. No ja myślę, że samo pytanie, czy w ogóle zmiany następują, to już chyba nie ulega wątpliwości, że widzicie wszyscy, że zmiany naprawdę następują. Jeżeli ktoś nie widzi zmian na skalę światową, no to chyba już nikt nigdy do niczego go nie przekona, bo to już znaczy, że naprawdę ktoś nie obserwuje rzeczywistości. A więc wiemy, że coś dzieje się niesamowitego, że jednak zmierzamy ku jakiemuś punktowi krytycznemu, w którym będzie się coś, no wydarzy się coś, co zmieni jakby świadomość właśnie chyba ludzi, bo z kalendarza Majów wynika, tutaj jest ta akceleracja czasu, ten punkt, te duże cykle, które prowadzą do jakiegoś punktu krytycznego, powyżej którego no, jest taki skok świadomości, że zmienia się świat w pewnym sensie, że zmieniają się jego paradygmaty, priorytety i tak dalej. I czy właśnie zmierzamy do takiego świata? Bo ja zawsze twierdziłem, że wystarczy, że jedna informacja z tych, które są przecież możliwe, a być może one wszystkie wypłyną naraz, chociażby o tym, że obce cywilizacje istnieją. Chociażby, że były tu, że geny manipulowały naszymi genami. Chociażby wolna energia. Przecież to zmienia świat w ciągu minuty. Ujawnienie, że jest taka technologia, że ona jest dostępna, że jest łatwa w budowaniu i że można ją stosować powszechnie. Potem kolejne afery bankowe, gdzie ludzie widocznie być może będą rozliczeni, czyli już takie dojście do prawdy co do tego całego mechanizmu. I odrzucenie go. Jest wiele takich punktów, które mogą nastąpić, które faktycznie będą takim punktem przełomowym, po którym cała tama różnych wydarzeń popłynie. I dzisiaj będziemy tym wątkiem głównym, tym apokaliptycznym, co to może być, z czym to się te czasy wiążą, dlaczego żyjemy w czasach między jednym światem a drugim, jak mówią Majowie, między czwartym a piątym światem. Żyjemy w czwartym, teraz ma być piąty. Dlaczego według Ved żyjemy w epoce Kali Yuga, czyli tego epoce metalu, która była jakby największym upadkiem ludzkości. I teraz oni tak samo jak Majowie twierdzą, że wchodzimy do nowej epoki, do nowej ery, ery odrodzenia. Więc to wszystko ze sobą współgra. Żyjemy w czasach, w których to wszystko się realizuje. A ludzie, którzy nie widzą połączenia z kosmosem, są zaślepieni w tym materialnym widzeniu rzeczywistości i widzą tylko objawy, widzą przeobrażenia ekonomiczno-społeczne, iluminacje, NWO, ale nie widzą tego, że to wszystko jest jeden wielki cykl, jednego wielkiego tańca życia, który gdzieś został nakręcony w odpowiedniej wibracji, w odpowiednim tonie, w odpowiedniej częstotliwości i my po prostu to odtwarzamy. W pewnym sensie musimy się do tych fal dostosowywać. To są te wielkie cykle i te poprzednie nasze wielkie cywilizacje miały wiedzę kosmiczną o tym, jak te cykle wyglądają i dlatego zostawiły informacje na temat tego zdarzenia. Oczywiście kwestia jest dekodowania. Wszystko zawsze jest kwestią interpretacji, rozumienia, czym jest ten czas przejścia. Nie żadnym końcem świata, tylko przeobrażeniem świata. Oczywiście dla jednych, tak jak już wielokrotnie tu powtarzałem, może to być koniec świata, gdyż jeżeli ktoś się nie transformuje, nie stawia się w rzeczywistości, no to tak jakby sam na siebie wyrok wydawał, bo ta fala i tak musi przejść. Ale dobrze, zacznijmy być może najpierw od przejrzenia tych informacji, które ja tutaj dla Was dzisiaj wyłowiłem, trochę niektórych z Matrixa, innych spoza Matrixa. Będziemy analizować pod tym kątem właśnie
co te czasy, co to oznacza, czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach. Troszeczkę sobie oczywiście pospekulujemy. Ktoś powie, że być może faktycznie jest to zabawa w spekulacje, ale z drugiej strony przecież my, Ziemianie, będziemy o tym decydować, więc mamy prawo się nad tym zastanawiać, co się będzie działo, jakie warianty mogą być brane pod uwagę tych wydarzeń, bo musimy się też zorganizować, musimy wiedzieć, co się dzieje. Czyli musimy śledzić informacje i dostosowywać się do tej sytuacji, ponieważ za jakiś czas to my będziemy decydować też między innymi, w jaką stronę świat się skieruje i cywilizacja, tak, moi drodzy? Zatem jest to niezmiernie ważne, żeby obserwować to, co się dzieje, ale jednocześnie tworzyć ten nowy świat i nie podłączać się emocjonalnie pod to stare, co teraz upada, bo właśnie na tym też jest bardzo ważne. Ale o tym jeszcze będziemy mówić. Tradycyjnie sobie sprawdzimy, kim dnia. Dzisiaj jest fala ziarna cały czas. Jeszcze biały rezonansowy pies. Dziś na scenę wkracza moje niższe ciało, emocjonalne, mentalne i fizyczne. Dziś poskremiam swoje emocje i odcinam się od życiowych dramatów. Miłość to słońce i deszcz, bez których nie może wzrastać moje ziemskie ziarno. Śmiech i łzy są gwarantem zdrowego rozwoju. Dziś jestem wyrozumiały dla siebie i otaczam miłością bliźnich. Naprawdę śledźcie sobie, polecam śledzić sobie te kiny dnia, bo to jest naprawdę niezłe narzędzie, które może Wam posłużyć do tego, żeby jeszcze bardziej świadomie wyciągać z tej rzeczywistości te informacje. Zacznijmy troszeczkę z humorem. Matrix jak upada, to jest po prostu czasami fajna historia obserwować. Mamy już bohaterów na FIFA 2013. To pokazuje właśnie, czym jest, co się dzieje z Matrixem. To jest po prostu, była parodia numer jeden. Takie właśnie rzeczy wypływają. Zauważcie, że teraz żyjemy w takich czasach, w których właśnie wszystkie te buble, te oszustwa, te kanty, prędzej czy później, jak widzicie, a teraz już coraz prędzej wypływają. Tak samo ze Stadionem Narodowym, że nie jest przygotowany, że jest coś tam nie gra. Tak samo z Amber Gold, tak samo z innymi aferami, nagle te trumny w Smoleńsku. Wszystko wypływa na wierzch. Po prostu mamy teraz takie czasy i tak jak mówi David Icke, który zresztą w tą sobotę będzie miał swój jeden z największych w życiu, już wysprzedane bilety są na Wembley i tam będzie miał występ. Zresztą chyba będziemy transmitować to w telewizji Nowego Świata w sobotę, także pilnujcie, ale o tym jeszcze będę mówił. W każdym razie, no, się dzieje, moi drodzy. I ta rzeczywistość po prostu jest teraz tak właśnie wygląda, czasami jak parodia, melodramat czasami, po prostu wszystkie brudy wypływają na wierzch. Wszystko wypływa, wszystkie machlojki. No jest jakaś taka energia. I Ike to nazywa wibracjami prawdy, the truth vibrations. I w zasadzie zgadzam się z nim, bo działa to podobnie. Oczywiście jedni mówią fala, różne są określenia na te zjawiska, które się dzieją, ale po prostu teraz widzimy nawet w naszych życiach oraz nawet w naszym środowisku, że wszystkie takie rzeczy, które gdzieś tam były ukrywane, jakieś takie niedopowiedzenia, wszystko gdzieś wypływa. I dobrze, i czyści się. Na początku jest nieprzyjemnie, jest miło, jest kłótnia, ale potem zauważcie, że wszyscy gdzieś tam dochodzą do jakichś wniosków i jednak to się posuwa do przodu. Czyli to nie jest taki proces negatywny jednoznacznie, że brudy wypływają, tylko właśnie tak to się objawia. Brudy będą wypływać, dlatego nam się wydaje, że ten świat upada, że jest coraz gorzej. De facto następuje oczyszczenie. Jak będzie mocne to oczyszczenie, jak mocno będzie trzeba oczyszczać, to zależy też od ludzi. To zależy przede wszystkim od ludzi. Zobaczcie, jakie ikony spadają dzisiaj z piedestałów. Jest taki pan, który naprawdę posłużył jednej z największych legendzie Matrixa, Lance Armstrong. Słuchajcie, nawet na jego przykładzie widać, jak medialne mity, bajki pisane przez dziennikarzy, ludzie będący idolami miliardów ludzi na świecie, którzy są tworzeni, w jakim skorumpowanym systemie uczestniczyć. I tak naprawdę okazuje się, że wszyscy biorą doping, tylko chodzi o to, żeby się nie dać złapać i żeby mieć taki doping, który jeszcze nie jest zakazany, który wyprzedza komisję antydopingową. I po prostu jest to kolejny przykład, jak wielka ikona starego świata upada.
wielki fałsz zbudowany na micie, na nieprawdzie, na manipulacji upada. I takie rzeczy będą się działy, tak samo w PZPN-ie teraz, tak samo w innych. Wszystko to, te wibracje prawdy rozświetlają właśnie te ciemne zakamarki, gdzie te wałki i te fałszywe rzeczy się działy. Takie mam wrażenie, że teraz jesteśmy pod wpływem takiej energii, a to z kolei w nieunikniony sposób prowadzi do w pewnym sensie rewolucji światowej, bo w którymś momencie masa krytyczna zostanie przekroczona i ludzie już tak skorumpowany system i jego, bo to tak naprawdę jest objaw skorumpowania systemu, naprawdę ten sport to jest jedna z najważniejszych dziedzin społecznych. Jeżeli tu są takie wałki, w polityce są takie wałki, w ekonomii są takie wałki, na poziomie władzy lokalnej są takie wałki, na poziomie korporacji lekarskich są takie wałki, ludzie to już widzą i czują, to po prostu w którymś momencie no, ludzie się zbutują. Jeszcze w dzisiejszym programie zobaczycie, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, jak tam się ludzie organizują przeciwko władzy, to będziecie zszokowani. My naprawdę niewiele wiemy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Trafiłem na bardzo ciekawe linki, pokażę wam je dzisiaj, ale o tym za chwilę. Ale to jest ten smutny koniec Lance Armstronga, to jest taki znak czasu, słuchajcie. Być może za chwilę o panu Wałęsie coś wyskoczy nagle, jakaś teczusia się znajdzie, jakiś świadek się znajdzie, wszystko jest teraz możliwe. Te energie, które tutaj panują, powodują, że coraz więcej ludzi przestaje bać się o tym mówić głośno. I bardzo cieszę, że powstają tego typu utwory, który właśnie wam tutaj puszczę teraz, bo on jest po polsku, więc będziecie sami mogli sobie go posłuchać. Przynajmniej do połowy, no myślę. Myślę, że warto. Jak się tu mi nie przytnie, to będzie dobrze. One form of dictatorship is being in a prison cell and you can see the bars and touch it. The other one is sitting in a prison cell but you can't see the bar, you think you're free. What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this. Newsreaders, politicians, teachers, lecturers. We are in a country and in a world that is being run by unbelievably sick people. The chasm between what we're told is going on and what is really going on is absolutely enormous. It's like we all know what's going down, but no one's saying shit. What happened to the home of the brave? These motherfuckers, they controlling us now, and no one's talking about how they made us fight and be slaves. And everybody's just walking around, head in the clouds, and won't awaken to a dead in the grave. By then it's too late, we need to be ready to raise up. Welcome to the end of day. Everybody is slaves, only some are aware that the government releasing poison in the air. That's the reason I collect so many guns in my lair. I ain't never caught slipping, never underprepared. Yeah, they shade sign on me, they just spring it proudly. George Bush, the grandson of Aleister Crowley. They want you to believe the lie that the enemy's Saudi. The enemy ain't Saudi, the enemy around me. It's fluoride in the water, but nobody know that. It's also a prominent ingredient in Prozac. For real? How could any government bestow that upon people who believe in political throwback? That's not all that I'm here to present you. I know about the Black Pope in Solomon's temple. Yeah. About the Vatican assassins and how they will get you. And how they clone Barack Hussein Obama in a test tube. It's like we all know what's going down, but no one's saying shit. What happened to the home of the brave? These motherfuckers, they controlling us now, and no one's talking about how they made us fight and be slaves. And everybody's just walking around, head in the clouds, and won't awaken to a dead in the grave. By then it's too late, we need to be ready to raise up. Welcome to the end. Whoever built the pyramid had knowledge of electrical power, and you know that that's the information that they suppress and devour. Who you think the motherfuckers that crashed in the tower? Who you think that made it turn into ash in an hour? The same ones that invaded Jerome, the ones that never told you about the skeletons on the moon. Yeah, the ones that poison all the food you consume, the ones that never told you about the Mount Vesuvius tombs. The bird flu is a lie, the swan flu is a lie. Why would that even come as a surprise? Yeah, the polio vaccine made you die. It caused cancer and it cost a lot of people they lives. Do y'all know about Bohemian Grove? How the world leaders sacrifice the children in robes. Lucifer is God in the public school system. I suggest you open up your ears and you listen. It's like we all know what's going down.
No widzicie, że kolejny jakiś taki fajny, ciepły znak, że po prostu jednak są już takie objawy naprawdę masowego przebudzenia, gdzie takie utwory, myślę, że to już jest dosyć popularny utwór, także puszczany, także był w radiach na całym świecie. I ta informacja przedostaje się coraz bardziej do opinii publicznej, że jednak są naprawdę, na planecie coś dzieje się nie tak, że jest coś nie tak, że są ludzie, którzy kontrolują to nasze życie i dyktują światu swoją wolę, tworząc system niewolniczy i za którym kryje się mnóstwo ciemnych sprawek, między innymi smugi chemiczne, oczywiście cała ta militaryzacja państwa, szczególnie amerykańskiego i tak dalej, ale też całego w zasadzie wszystkich państw zachodnich de facto. Także bardzo ciekawe w ogóle, że naprawdę w kulturze masowej naprawdę coraz więcej ludzi wspiera ten alternatywny ruch jakby i opowiada się, i coraz bardziej ludzie też biorą inicjatywę we własne ręce, przynajmniej starają się coś zrobić. Oczywiście nie wiedzą jeszcze może wszystkiego, nie, każdy tam drąży trochę w swojej działce, jedni bardziej w ekologii, inni trochę bardziej w zdrowiu alternatywnym. Jeszcze nie każdy wie o tym, dlaczego, że źródłem tych ich problemów jest NWO tak naprawdę, że to jest wszystko ukartowane, a nie błędy systemu, jak oni myślą. Ale i oni w końcu zrozumieją, bo to będzie już widoczne, bo po prostu działania globalistów są już najzwyczajniej w świecie coraz bardziej widoczne. Są już oni w dramatycznej sytuacji. Zresztą będziemy o tym rozmawiać i bardziej na przykładzie Davida Wilcocka, który też parę słów tu wam przekaże z jego strony, na tyle na ile doczytałem się, co on tam pisze na swoim blogu, bo to jest przecież jeden z najbardziej znanych ludzi w Stanach Zjednoczonych i faktycznie na swoim koncie ma przepowiedzenie także samo wydarzeń z 11 września, że coś się wydarzy i ma na swoim koncie parę takich długoterminowych przepowiedni co do tego, co się będzie działo na świecie, podobnie jak David Icke. Także mimo iż też czasami wygląda na osobę bardzo naiwną, która dosyć mocno swoim informatorom wierzy, czasami nawet za mocno wydaje się, to jednak ja bym jego pracy naprawdę nie wyrzucał do kosza zbyt pochopnie, niektórzy tak czynią. To jest człowiek, który naprawdę na temat transformacji planety i połączenia fizyki z tą wiedzą starożytną oraz naturą rzeczywistości, z rozumieniem duchowości, to zrobił coś niesamowitego, wyjaśnił w sposób naukowy tą transformację, tą falę, którą większość nazywa falą, no bo to jest takie zjawisko o takiej amplitudzie, powiedzmy, dlatego fala, która, no tutaj każdy innym językiem to napisze, hiperfizycy, że przeprogramowuje rzeczywistość, inni powiedzą, że przeobraża, że wpływa, że są wibracje prawdy, które modyfikują rzeczywistość i po prostu nie ma opcji, to przejdzie, tak? No i system władzy po prostu próbuje się do tego przygotować. Zresztą śledząc informacje o samym NWO, o ich ruchach, no to proszę zobaczyć sobie artykuły ze zmian na Ziemi, które dotyczą tego działu, no to po prostu każdy z tych wpisów to jest po prostu odbieranie praw obywatelskich, to jest kolejne budowanie infrastruktury zniewolenia, mikrochipowania i czajenia się też na internet, oczywiście na zbieranie informacji, na kontrolę społeczną i tak dalej. No to system jedynie to potrafi. To jest jego obrona. To jest jego obrona, bo normalnie przecież po co by mieli to robić? Oni są przez to coraz bardziej widoczni. Tak naprawdę sami sobie strzelają w stopę. Właśnie to jest ta ich pułapka, że z jednej strony wiedzą, że im się to wymyka, bo ludzie się budzą, bo zaczyna być internet, to jest już samoorganizacja, no ale z drugiej strony, no i dlatego im się spieszy do rządu światowego, żeby to chwycić. A z drugiej strony, że im się spieszy, no to są bardziej widoczni i jeszcze więcej ludzi się budzi. No i to jest takie błędne koło. I teraz oni nie wiedzą, czy mają coś zrobić, czy nie, tak de facto. Bo w tym momencie wystawiają się na strzał. W tym momencie wszystkie teorie spiskowe już przestają być teoriami spiskowymi, tylko świat dzieli się na tych, którzy oddają władzę rządowi światowemu i ci, którzy się buntują. Taki scenariusz może być już za niedługo przed nami, chyba że po prostu te władze kompletnie są już niezdolne do jakiejkolwiek reakcji, do jakiegokolwiek realnego oporu przeciwko tym siłom, które według mnie przynajmniej naprawdę tutaj wpływają na to, żeby ta pokojowa rewolucja oddolna na planecie Ziemia zaistniała, żeby tylko wstrzymywać na tyle te elity władzy i na tyle blokować im wszelkie dziwne ruchy, które groziły destabilizacją,
ale nie na tyle, żeby za ludzi odwalić robotę całą. I myślę, że to jest chyba bardzo pasująca do rzeczywistości teoria, opis. Ja to tak czuję, ja to tak odbieram, że po prostu my mamy to zrobić sami. Kosmos też patrzy pod tym kątem, że my mamy wykazać dorosłość. Oni się tu pojawią wtedy, jak my będziemy gotowi. Oczywiście mogą dawać nam impulsy, mogą się pokazać. Właśnie zastanawiałem się nad tym, jakiego typu zdarzenie może wznieść taką świadomość. Mówiliśmy już o tym. Wszyscy oczywiście myślimy o obcych, ale no na pewno nie wierzę w to, że od razu pojawiłoby się ileś dziesiąt statków nad największymi miastami, bo przecież oni doskonale wiedzą, że wywołałoby to panikę i zabijanie się ludzi. No słuchajcie, nie oszukujmy się, na dzisiaj tak by to wyglądało. Więc jeżeli już, to najpierw gdzieś pokażą się na dłużej po parę minut, żeby ludzi przyzwyczajać w ogóle do tego i żeby ludzie wymusili odpowiedzi na własnych rządach, żeby odtajnili wszystkie dokumenty UFO, bo wtedy już będzie to faktem i już nie da się nic ukryć. I prawdopodobnie ten mechanizm może wyglądać w ten sposób. To może być bardzo stopniowe, takie delikatne znaki, aż w którymś momencie, jak ludzie prawdziwi przedstawiciele ziemian przejmą, że tak powiem, powiedzmy, no nie władzę, bo to jest złe słowo, ale jakąś taką kontrolę na tym, co się dzieje, czyli prawdziwi przedstawiciele wybrani przez ludzi, a nie przez jakieś tam struktury elitarne, dipolskie do tej pory. I wtedy dopiero oni prawdopodobnie w ogóle będą mogli się pokazać, bo inaczej jest to złamanie wszelkich według mnie zasad. Dlatego do tej pory tak ingerują, a nie inaczej, dlatego tak subtelnie, dlatego nam tak nie dają, bo jednak to nie ma być tak, że ktoś za nas robi robotę i koniec, fajnie, ziemianie żyją sobie w raju generalnie, bo obcy im pomogli. I tak nam dosyć już pomagają, natomiast nie oczekujmy cudów i spektakularnych rzeczy od razu. Ale na przykład taka scena z filmu, jak dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, że coś nagle ląduje i po prostu ludzka nauka, militaria nie mają w ogóle na to wpływu i nic nie potrafią zrobić i sobie stoi takie coś. No byłoby to ciekawe zdarzenie na skalę światową. A tymczasem zanim się przeniesiemy w kosmos, bo przecież brakuje nam do tej apokalipsy grudniowej już przecież ile? Mniej niż 2 miesiące, tak? To też obserwujemy, że cały czas na Bliskim Wschodzie próbuje się tą Syrię, a to Iran, ale widzę, że teraz ciężko jest oczywiście na Syrię. Znowu zamachy w Bejrucie. Ludzie są coraz bardziej agresywni, są coraz bardziej pobudzeni. Zauważcie, że w zasadzie już teraz w każdym państwie na świecie są demonstracje. No oprócz Szwajcarii chyba i takich drobnych państw, w których zawsze były dobre układy, dobra ekonomia i obywatele mają w miarę stabilne życie. To chyba w większości państw tych większych są protesty. Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Polska przecież. Zobaczymy, co będzie na 11 listopada. Meksyk, no nie wiem, w Brazylii też chyba. Tak naprawdę w Rosji przecież są alternatywne wybory. Przecież ludzie, to jest przełom. Żeby w tak dyktatorskich, tak no przecież splamionej krwią, przecież wiecie, jakie tam są służby specjalne i policja, oni się nie bawią w te regiony, tak jak u nas. Jeszcze opozycja jest w stanie zorganizować wybory, to oni są lepsi od nas, bo my przy takich mimo wszystko jeszcze lukach prawnych, jakie są w Polsce, moglibyśmy już dawno się dobrze zorganizować. Tylko tutaj to nasze Polactwo niestety wychodzi, to, że my jesteśmy tacy kłótliwi i tacy, no każdy ma swoje tutaj za uszami. I też mówię o sobie, bo pamiętam, jaki jeszcze całkiem niedawno byłem, gdzie tak naprawdę też podświadomie człowiek szuka konfliktu, bo jednak jego poglądy wydają się na pierwszym miejscu mimo wszystko i gdzieś tam człowiek uczy się tej pokory wobec innych spojrzeń w międzyczasie i dopiero jak wszyscy się nauczymy tego, to ta rewolucja zajdzie, bo to, co się teraz dzieje, to już jest naprawdę ostatki Matrixa. Naprawdę. Cieszcie się jeszcze ostatnimi dniami spokoju, gdzie są sklepy, że jest wszystko normalnie, że jakoś jest pozór normalności, że to się toczy, bo system już nie uniesie tego. I akurat tak się składa, że zbliżamy się do grudnia. Może to akurat w grudniu już nastąpi to przesilenie. Chyba Bashar twierdził, że na lata te 2012-2015, że grudzień 2012 to jest pierwszy moment, potem ten 21, gdzie siły tej, powiedzmy, tego jasnego bieguna, tego dobra będą już przeważały po raz pierwszy, czyli właśnie wchodzimy w tą nową epokę.
o której wspominał. A, jeszcze zaraz zresztą powiemy wam, kto wspominał. No ale dobrze, w tym czasie skoczmy na stronę Davida Wilcocka, właśnie divinecosmos.com. No i artykuł taki, w którym David zapytuje, czy 2012 będzie rokiem wolności. No i tutaj David podsumowuje te wszystkie informacje, które przez całe 20 lat swojej przecież publicznej pracy zbierał, analizował, także pod kątem naukowym, fizyki, natury rzeczywistości, świętej geometrii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przecież David ma tutaj naprawdę niesamowity wkład w te badania, w rozwój tego, popularyzację tego tematu w ogóle. Niewielu go docenia. No i co on opisuje? Przede wszystkim cały czas powtarza, że te informacje od jego informatora Drake'a, który przecież w wielogodzinnych wywiadach opisywał mu, jak opozycja w Stanach Zjednoczonych jest montowana, że jest jakby taki alternatywny organizm opozycyjnych działaczy FBI, CIA, tych wszystkich agent rządowych, ale szczególnie w wojsku, które tworzą już struktury i plan, i mają plan przejęcia, aresztowania tych wszystkich najważniejszych członków finansjery oraz wprowadzenia tego programu. No, w skrócie można to nazwać tą Nesarą, tym słynnym programem. Każdy, kto nie wie, co to jest Nesara, to proszę wpisać, tak jak mówię, Nesara w Google i polecam się zapoznać. Polecam się zapoznać, co to jest dla każdego, kto nie wie, bo jest wielu ludzi święcie przekonanych, że właśnie Nesara lada dzień zostanie przyjęta jako ogólnoświatowy plan ratowania, no powiedzmy, ekonomii, finansów, ale ten dobry plan, ten dla ludzi, ten od opozycji, która chce powstrzymać tę globalną mafię, aresztować ich, wprowadzić na jakiś czas, no powiedzmy, no nie wiem, czy to oni nazwą stanem wyjątkowym, stanem przejściowym, bo oni tak to opisują, gdzie siły zbrojne, cywilne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, przejmą kontrolę na chwilę, i że to jest taka sieć, która już jest silna, jest już na tyle silna, że jest w stanie rozliczyć tych, którzy tym rządzą. I powiem wam szczerze, że tak jak kiedyś brałem to pod uwagę, ale uważałem to za jednak zbyt optymistyczne, tak teraz widząc, co się dzieje, jak się sypie Unia Europejska, jak widzę, jak w Stanach Zjednoczonych nadal, mimo tej całej propagandy i tego całego aparatu przymusu, tam nadal ludzie się organizują i za chwilę zobaczycie materiał o tym, no to zmieniłem troszeczkę zdanie. Tak więc David twierdzi, że pod koniec roku, tu jest nawet takie słowo użyte, definitely at the end of the year, gdzieś tu użył, może jeszcze to znajdę. W każdym razie stwierdził bardzo jasno, pamiętam, zapamiętałem to zdanie, że przełom na świecie nastąpi na pewno przed końcem roku. I powiedział tego, że jest tego pewien. A więc nie ma odwrotu. Według niego nie ma sensu walczyć z systemem w sensie takim. No i to będzie na pewno kontrowersja, już widzę, jak wiele ludzi piana pójdzie. Ale to właśnie starałem się powiedzieć właśnie na przykładzie pewnej pani, której tyle audycji poświęciłem. W pewnym momencie trzeba sobie zdawać sprawę, że my zasilamy ten Matrix. Walcząc z nim, go zasilamy. Właśnie dlatego nie możemy z nim walczyć. Bo jeżeli zasilasz go, to jeszcze go podtrzymujesz przy życiu. Najlepiej jest w ogóle olać Matrix i kreować alternatywną, równoległą rzeczywistość. W tym momencie zabierasz swoją energię, swoje bioprądy, że tak powiem, z tego Matrixa i nie dajesz mu swojej energii. On po prostu zdycha, usycha, umiera. I tak jest często, zauważcie, że ludzie, którzy chcą kontrolować i manipulować, najpierw starają się was wkurzyć, wyprowadzić z równowagi, wprowadzić was w stan emocjonalny, żebyście z nimi walczyli. Wy myślicie, że z nimi walczycie, a tak naprawdę dajecie im swoją energię i karmicie ich. A niby walczycie. Niby chcecie go pokonać, tak naprawdę wzmacniacie. To jest jedna właśnie z tych lekcji, które uważam ja osobiście, naprawdę musimy sobie wziąć do serca, że w tych szczególnie teraz czasach trzeba pamiętać, że my nie musimy walczyć z Matrixem, bo Matrix to my. My nie musimy walczyć z tymi, tak jak w Matrixie, z tymi kobietami w czerwieni,
Tylko niech każdy sam zmiany zakotwiczy w sobie. Oczywiście potem niesie ją dalej dla chętnych, ale najważniejsze zadanie to jest zmienić siebie. To jest najważniejsze zadanie. A nie nawracać innych na siłę, kiedy sami nie jesteśmy do końca jeszcze w tych nowych wartościach zakotwiczeni. Także to jest bardzo ciekawe, bardzo stanowcze stwierdzenie Davida Wilcocka, że to już są ostatnie naprawdę dni, tygodnie tego systemu, że no i on to właśnie tu też mówi, stop fighting, żeby nie zasilać, żeby nie walczyć, nie protestować, tylko tworzyć alternatywę, wymieniać informacją pokojowo, całkowicie omijać wszystkie dziury Matrixa, wykorzystywać i po prostu maksymalnie pokojowo i sprytnie przekształcić ten system. I to jest możliwe. Naprawdę to jest możliwe. Wbrew pozorom, wychodząc na manifestacje, rzucając kamieniami, my dajemy tylko jeszcze bardziej większą moc tym władzom, żeby zacieśniły jeszcze bardziej opresję. Gdybyśmy tą energię przeznaczyli na zorganizowanie alternatywnego systemu ekonomicznego lub wymianę dóbr towarów, zrobilibyśmy im większe kuku. O to właśnie chodzi, o mądre buntowanie się. I teraz będzie się decydować ta nasza mądrość w buntowaniu się. Czy potrafimy... Czy będziemy potrafić mądrze się zbuntować, a nie rzucić się i po prostu, nie wiem, walczyć i rozwalać ulice. To nie o to chodzi w tej rewolucji. Tu chodzi o właśnie o te wartości, o to, żeby pokazać, że razem możemy naprawdę zorganizować rzeczywistość, że nie potrzebujemy biurokracji i państwa, tylko potrzebujemy siebie nawzajem i to jest wszystko. To będzie bardzo prosta rewolucja na poziomie treści, bo treść jest prosta, tylko że jest bardzo głęboka i nie każdy właśnie tej prostoty głębokiej potrafi zrozumieć, że po prostu ludzie są najważniejsi, my jesteśmy najważniejsi. Nie żadne banery, nie żadne nazwy, portale, Piotre Piątaki, Mikołaje Rozbickie, telewizje, śmakie, owakie, taki kanał, inny kanał, taka strona, taki blog. De facto to nie jest istotne. Istotne jest to, że tworzymy alternatywne środowisko, znamy się, tworzymy zupełnie alternatywny świat wartości, pewien system, który coraz bardziej się ujednolica, mimo tych wszystkich naszych kłótni i utarczek, tak naprawdę tworzy się nowa wizja nowego świata. Właściwie to jest jedyny sposób, żeby się ona w ten sposób odbyła, poprzez czasami utarczki, czasami jakieś takie spięcia, no ale widocznie to jest potrzebne do tego procesu. Tak więc no trochę odjechałem teraz systematycznie, ale faktycznie David Wilcock tutaj mówi, że zmiany są bezsprzeczne. Tu się już dużo, no, tu już wiadomo, że on akurat bardzo też liczy na Obamę, że Obama w którymś momencie się zbuntuje. On także wierzy, że to jest istota światła, powiedzmy już tak. Chociaż nie lubię tych określeń, bo one są takie faktycznie, niektórzy mogą się słusznie czepiać, że takie new age'owe trochę. No ale dlaczego się tego słowa bać? No i co ta światła, czyli dobra, no, czyli po prostu istota po naszej stronie będąca. Bardzo możliwe. Ale dopóki to się nie stanie, to na razie jest po stronie NWO. Więc... Skoro mamy zobaczyć, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to zapraszam Was na tą oto stronę. Dziwną taką, ale dostałem linka. I teraz dopiero będziecie mieli temat ważny i ciekawy. Odnośnie apokalipsy. Macie już słowo apokalipsa. To jest z amerykańskiej jakiejś strony. Ponieważ na Discovery Channel rusza nowa seria Militia Rising, Watchmen of America. Chodzi o to, że powstaje wiele milicyjnych, cywilnych grup w Stanach Zjednoczonych, posiadających broń, trenujących, strzelających. U nich jest to oczywiście o wiele łatwiejsze i w wielu stanach jest to całkowite naturalne prawo każdego stanu i lokalnej społeczności w takie organizacje. No i chodzi o to, że już nawet Discovery Channel zaczyna promować tego typu ruchy, które mają jakby bronić takiej suwerenności, podstawowych praw konstytucyjnych, które są patriotyczne, które dbają o wolność, konstytucję, o te wszystkie podstawowe zasady Stanów Zjednoczonych, ale do jakby obrony swojego terenu. One nie są, to nie są instytucje militarne, agresywne, to są obronne jakby. I widzicie, tutaj trzeba się wczuć w tą amerykański patos, bo cokolwiek Illuminati zrobili
czy NWO zrobiło z tym amerykańskim wielkim bratem, który się wtyka w wszystkie sprawy międzynarodowe, to trzeba pamiętać, że oni próbowali przede wszystkim zabić tego pierwotnego ducha Stanów Zjednoczonych z konstytucji, która była bardzo liberalna na ówczesne czasy. Jak widzicie, do dzisiaj kością stoi NWO i próbują ją omijać, więc to był jakiś ewenement, coś tam się wypchnęło spod kontroli. I ten duch amerykańskiej wolności, gdzie każdy mógł sobie wybrać ziemię, gdzie się osadza, czy pilnować jej strzelbą, zbudować sobie ogrodzenie i każdy ma swoją wolność, że ludzie sami sobie decydują, że lokalne społeczności wybierają sobie szeryfa. To są takie naprawdę głębokie wartości wolnościowe, które jeszcze żyją w narodzie amerykańskim i wynikiem tego właśnie są takie grupy, które powstają teraz tutaj z tego wpisu, okazuje się, w całych Stanach Zjednoczonych. Im bardziej wchodziły ustawy ograniczające, tak jak Patriot Act, tym wzrosła sprzedaż broni przez społeczeństwo amerykańskie, zakup broni. Oni się cały czas tutaj organizują, cały czas sobie robią tutaj różnego typu ćwiczenia. Tutaj macie kilka fragmentów, będzie tych właśnie tego programu z Discovery Channel. No i tu jest taki wniosek, że jeżeli Discovery Channel włącza się w promowanie tego typu ruchów, że już jest to przykład, że ludzie z wewnątrz systemu, bo przecież zgadzamy się dobrze, że Discovery Channel raczej była systemowa, to taka pseudo opozycja, która niby coś tam ciekawostki dawała, nagle tak jak Drake mówił, że część mediów zacznie przechodzić na stronę jakby rewolucyjną, że tak powiem, część społeczeństwa, nagle o tych milicjach, o tych militarnych oddziałach robi materiał, który ich promuje i pokazuje, jakie to są wiarygodne, jakie to są bardzo takie lokalne, ciekawe działania, bardzo pokojowe. Zresztą tam będzie taki fragment, który wam jeszcze pokażę. Oni jakby, do czego zmierzam tutaj pokazując wam te filmiki, to, że my nie doceniamy Amerykan. Te ich wartości żyją, jak się okaże, zaraz zobaczycie pewien najważniejszy, że tak powiem, filmik, który chcę wam pokazać, bo to po prostu robi wrażenie i mam wrażenie, że za jakiś czas to, może inaczej, pamiętam takie słowa, kiedy sprzeczałem się z moim znajomym odnośnie 2012 i tych zmian światowych, powiedziałem: zobaczysz, zacznie się od Stanów Zjednoczonych. Obserwuj Stany Zjednoczone. Wtedy byłem święcie przekonany, ale to już było 3 lata temu. Od tego czasu sporo się wydarzyło, zmieniałem zdanie mnóstwo razy. Ale dzisiaj zaczynam się zastanawiać, czy wtedy to nie były profetyczne słowa, czy faktycznie nie doceniamy Amerykanów. O, tu macie ten artykuł z Discovery Channel, to oficjalny taki notka prasowa, że 24 października, czyli kilka dni temu, odbyła się już premiera tych właśnie o tych milicja rising, czyli takie milicje, takie oddziały wojskowe lokalne tych Stanach Południowych szczególnie. Pamiętajcie, że tak się zaczynała wojna secesyjna. Wojna secesyjna też była przeciwko rządowi centralnemu, przeciwko rządowi federalnemu, moi drodzy. I też południowe Stany, najbardziej wolnościowe, najbardziej były przeciwne. Czy zatem Ameryce grozi rewolucja? Grozi, co ja gadam. Być może Amerykanie szykują powstanie antyrządowe, żeby obalić ten system finansowy. Przesłanki ku temu jeszcze wam pokażę. To jest ciekawy temat. Aż się dziwię, że tak późno na niego trafiłem. Bo widzicie, my naprawdę wciąż nie doceniamy tego ducha amerykańskiego, który próbował być w tej konstytucji, znaczy przez zgniecenie tej konstytucji zdławiony. A ci ludzie byli naprawdę piewcami wolności na początku, dopóki nie stali się imperialnym państwem przejętym przez, no nie wiem jak to tam nazwać, masono-iluminatów, no NWO generalnie, wiadomo, globalistów, to naprawdę to państwo miało dużo sobie takiej wartości wolnościowej. Oczywiście jak na tyle, na ile wtedy w tych czasach było to możliwe. Tutaj na chwilę wam puszczę taki fragment z amerykańskiej telewizji właśnie, taki raport o antyrządowych grupach milicyjnych czy wojskowych, ciężko to przetłumaczyć, milicja, no to wojskowe grupy takie cywilne, których powstaje coraz więcej, on the rise. Nie? I za chwilę tu będziemy komentować najważniejsze fragmenty. Militia movements are cropping up all over the country. With the Southern Poverty Law
Center says these anti-government militia groups are gaining ground in the Midwest, Pacific Northwest, and the Deep South. They're right-wing extremists with lots of guns and an axe to grind against the U.S. government. Video is an example of how militias are making a comeback, according to a new report from the Southern Poverty Law Center. A Homeland Security assessment in April said recent arrests indicate the emergence of small, well-armed extremist groups in some rural areas. Lone wolves and small terrorist cells embracing violent right-wing extremist ideology are the most dangerous domestic terrorism threat in the United States. O, i zwróćcie uwagę, jak oni przedstawiają w mediach te grupy. Pierwsza rzecz to są prawoskrzydłowe lub libertariańskie grupy ekstremistyczne, terrorystyczne. Czyli każda forma organizacji ludzi w broń przeciwko władzy, czy pilnująca własnego terenu i własnego nosa w Stanach Zjednoczonych jest już traktowana jako terroryzm. Dlatego przeszły te ustawy, bo oni wiedzą, że taka konfrontacja ze społeczeństwem prawdopodobnie, być może, wszystko na to wskazuje, z ich perspektywy będzie nieunikniona. I widzą te ruchy i tak ich przedstawiają. Zobaczcie, jako terrorystyczny, homegrown terror threat rising, czyli domowy terror, zagrożenie domowym terroryzmem rośnie. Zobaczcie, bo wiedzą, tak samo jak za PRL-u opozycja z Solidarności robiła niepoważnych strajków, którzy niszczą, strajkowiczów, którzy niszczą pracę, niszczą dorobek państwa, są sabotażystami, są szpiegami Zachodu. Tak samo tutaj się robi to samo, tylko że to się oskarża o najgorsze. No jedźmy dalej. Of the Michigan militia told us members of established militias like his, which do training on firearms and first aid, he described their ideology as pro-freedom and pro-constitution. The idea that not in 10 or 12 years have we seen this level of activity, and as he said, all it is lacking is a spark. And militia groups with anger towards the government are on the rise and regrouping, in fact, across the country. According to a new report from the Southern Poverty Law Center, the stress of the economy and a liberal administration. Any sort of government intervention or law enforcement getting involved in these groups might. No to oczywiście wyjaśniałem powody powstania, że to przez kryzys ekonomiczny, przez zbyt liberalną politykę Obamy, co za bzdura, że one rosną z niezadowolenia antyrządowego. No i że oczywiście jest to wszystko niebezpieczne. Strengthen their position. This government intelligence report warns of a resurgence in right-wing extremist and radicalization activity. It cites rising unemployment, illegal immigration, fear of gun control. Anti-government right-wing U.S. militias are on the rise with growing membership in the Midwest, Pacific West, and Deep South. Both the department and the Southern Poverty Law Center say they are seeing some increase in those right-wing groups. Mr. Hancock said, quote, this militia scare is what got them. It was all manufactured. The entire case was made up, just like Waco by the same government he says that lied about 9/11. Hancock said he knew all the Viper defendants, was good friends with one, and added, Właśnie, tutaj amerykańska telewizja wspomina o Waco. Wszyscy, którzy nie wiedzą, Waco się pisze, znajdźcie sobie informacje o incydencie w Waco. To była znana sprawa, bo tam pewna grupa ludzi zorganizowała sobie osobne jakby państwo, osobny byt, który sobie żyła po prostu i stworzyła alternatywne społeczeństwo. To byli pokojowo nastawieni ludzie, byli tam dzieci, kobiety i tam po prostu amerykańskie służby specjalne po prostu wjechały, zbutowały, po prostu spaliły wszystko, zginęło tam ileś dzieci, to była wielka tragedia, potem było wielkie śledztwo oczywiście, które nie jak zawsze nigdy nic nie wykazało, że to przypadek, że to tamci zaczęli strzelać, oczywiście usprawiedliwienie pełne policji, bo to była już wtedy próba takiego wyizolowania się spoza systemu, pokazania, że można żyć inaczej, że można stworzyć osobną społeczność pozapaństwową, gdzieś tam zbudować sobie wioskę i żyć. I system bardzo brutalnie się z tym rozprawił. Sprawdźcie. Feeling is coming again. It's the same people. It's Rahm Emanuel. It's Janet Napolitano. It's Hillary Clinton. All these were the same people that were doing it back then. 92% of you say a person concerned about borders and ports that are unsecured. If you're worried about illegal immigration, Second Amendment rights. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest ciekawego w tym filmie, bo to nie wszystko wam chciałem pokazać, ale jest kilka bardzo, bardzo takich ciekawych fragmentów. Gdzie jeden z tych z tych przedstawicieli tych grup po prostu przemawia, zaraz znajdziemy go. O, tu jest fragment, jak Obama wprowadza ten przepis o przedłużonym przetrzymaniu, czyli pozakonstytucyjnym, że coś, co było nielegalne z konstytucją, niezgodne, za pomocą aktu prawnego zalegalizowano, czyli zalegalizowano terroryzm tak naprawdę na własnych obywatelach.
Nawet o takich rzeczach się mówi w Stanach Zjednoczonych, w alternatywnych mediach. Także to wszystko postępuje. O, to jest ten fragment z Senatu. Będę wam tutaj starał się tłumaczyć najważniejsze rzeczy. To jest właśnie jeden człowiek, który reprezentuje to stowarzyszenie. Washington, some of the executive action that are taking place. Ladies and gentlemen, these things are the revolution 200 years ago and got this country started. On mówi, że to, co teraz powoduje, że ludzie się organizują, bo to jest właśnie ta w Senacie taka komisja, która się zajmuje tymi milicjami w USA. Widzicie, to jest Stanów Zjednoczonych. I to jest reprezentant tych milicji lokalnych i on mówi, że ci ludzie się organizują, ponieważ łamane są prawa konstytucyjne i są poruszane te same motywy, które 200 lat temu doprowadziły do rewolucji w Stanach Zjednoczonych. I on to zaznacza. And the people are saying this. The national media and the actions of this government is some of the best recruitment we could have. We don't have to say much. All you have to do is talk to the average person out there to tell you, how do you feel about your government? And the people you look at here, we're the calm ones. We're the ones that calm. On mówi, że tak naprawdę ci organizatorzy są tymi, którzy uspokajają ludzi, że wystarczy zapytać ludzi, co sądzisz o naszym rządzie. Że ludzie są po prostu już wkurzeni, totalnie rozczarowani i chcą radykalnych zmian. Now, I'm speaking here as a representative for my state and other groups that I know of. The animosity that I see out there between the citizens, all of them, and the government is frightening. What they did was after listing all these abuses and government atrocities that you're going to hear here tonight, today, and they saw they were going to no avail, they decided to see what they could do to become part of the solution. They looked into the law, and under Title 10 USC 311, saw a phenomenon known as the unorganized militia that consists of all people, even the people taking these pictures right here, everybody. No, może streszczę wam resztę, bo już to wcześniej raz widziałem. No, on to opisuje po prostu, że tak naprawdę to nie są członkowie żadnej wielkiej grupy wojskowej, antyopozycyjnej, to są po prostu wkurzeni ludzie, którzy widząc zagrożenie własnej wolności, że państwo wtyka im się, że jest skorumpowane, że jest zakłamane, że chce zabrać ich zdrowie i przestrzeń i uczynić z nich niewolników, po prostu chwytają za broń, kupują coraz więcej i się organizują. I że to nie są żadni ekstremiści, to są ludzie kochający swój kraj, to są patrioci, którzy widzą, że po prostu mafia przejęła ich państwo. To tak już w skrócie. To tak już w skrócie. I tych milicji właśnie powstaje coraz więcej. Powtarzam, to są takie właśnie sceny z tych ćwiczeń, tych oddziałów. No, powiem tak. Oczywiście wszyscy jesteśmy pacyfistami, nikt nie chce wojny. Tylko pamiętajmy, że oni są na terenie własnego kraju i prawdopodobnie NWO tam właśnie będzie próbowało chwycić władzę za twarz po prostu. No i teraz co? Czy bronić się, czy się nie bronić? O, to jest pytanie. Nie wiem, ja powiem szczerze, nie będę się tutaj wypowiadał jako moralnie, czy ja po prostu będę obserwował na tyle, na ile mam wpływu na rzeczywistość. Myślę, że żadna walka nie będzie dobra. Im mniejszym rozlewem krwi to się odbędzie, tym lepiej. Natomiast te grupy ponoć też tutaj mają taką rolę właśnie pełnić w odpowiednim momencie tych takich aresztantów, tych władz. Ponoć się mówi, że po prostu oni mają legalnie aresztować, że też będą chcieli pokojowo, no ale muszą być uzbrojeni, bo jednak tam ci ludzie też będą uzbrojeni. Że oni będą stanowić takie oddziały pierwszej koordynacji takich najważniejszych rzeczy w regionie, czyli po prostu jeżeli by organizacja żywności, organizacja tak, żeby nie było przestępczości podczas chaosu, kiedy przejmują władzę, bo jak rozumiem ma być to rebelia. W Stanach Zjednoczonych ma po prostu powstanie. Czy pierwsi wyjmie broń rząd, czy pierwsi obywatele? O, to też jest pytanie, bo nie wiem. Być może dojdzie do jakiejś prowokacji. Wiecie, jak to wojny domowe. Może jakieś jedno zdarzenie, a może ktoś pierwszy chwyci za broń. No w każdym razie, oby to się odbyło pokojowo na zasadzie właśnie takiej, że wszystko to, jeżeli by to miało nastąpić, taka akcja aresztowania tych ludzi, powiedzmy, żeby to szybko, sprawnie i od samego mózgu po prostu trzeba byłoby to zrobić. To raz.
a dwa jednak pokojowo. Z drugiej strony ludzie powinni zacząć blokować pewne instytucje po prostu i domagać się rozliczenia. Tutaj właśnie są takie teksty, które że Amerykanie to jest najbardziej uzbrojony kraj świata, że każdy Amerykanin jest prawdopodobnym członkiem, takim osobą, która może się uzbroić, żeby bronić republiki. No właśnie, te silne republikańskie u nich przekonania są, żyją i być może to będzie ten motyw, w którym dokona się coś przełomowego na świecie i właśnie tam, gdzie ta centrum, jedno z większych centrum tej konspiracji, tego imperialnego państwa, który został przejęty przez globalistów, nagle ten sponiewierany, zmagdonaldyzowany kraj powstanie po prostu, podniesie się z kolan i swoich wewnętrznych wrogów, zdrajców, nawet już nie chodzi, że narodu, tylko zdrajców ludzkości, rozliczy, bo to są w sensie zdrajcy ludzkości. Oczywiście mowa tu o przebaczeniu, mowa o miłości, ale jeżeli ci, wiecie, nie tak do końca, to my nie wiemy, z jakimi istotami mamy do czynienia, czy w ogóle jakakolwiek litość na zasadzie, nie wiem, przytulenia ich dałaby cokolwiek zmianę ich naturze. Raczej ci, którzy będą mieli potencjał, to się sami wcześniej oddadzą w ręce ludzi, a reszta po prostu będzie walczyć do upadłego, bo taka jest ich natura. Co będzie w Stanach Zjednoczonych? To jest pytanie. Obama, wybory, niepewny wynik. No ciekawe. Tam coś się dzieje. No dobrze, powiedzieliśmy trochę o takich informacjach bardziej Matrixa, bo mówimy o rewolucjach, o zbrojeniu się, o powstaniu, które teoretycznie może mieć miejsce w Stanach Zjednoczonych, bo to jest na razie czysta oczywiście spekulacja i zgadzam się, ale jeżeli no, jesteśmy ciekawi tego, jak może się to wszystko potoczyć, no to nie dziwne, że staramy się po prostu obserwować tę sytuację na bieżąco i starać się też przewidzieć, bo no, jest to niezmiernie ciekawe mimo wszystko. Uczestniczymy w tak przełomowym wydarzeniu, że jeżeli faktycznie lada tydzień wypłynie jakaś informacja, to znajdziemy się no momentalnie praktycznie w innej rzeczywistości. To już najlepsze, co z tego będzie, to, że nie będzie już powrotu. Nie będzie już powrotu takiego, że będziecie mogli sobie iść do komputera, zagrać w grę komputerową i zapomnieć, że to już będzie jakaś ciekawostka o 2012, o transformacji, o kryzysie. Tylko jak obudzicie się z tym przekonaniem, że to już jest doświadczenie wasze i że już nie ma powrotu, że to się dzieje naprawdę i że teraz już życie nigdy już nie wróci do normy, przynajmniej przez jakiś czas najbliższy, no ale nie do tej normy przynajmniej, w której to było, no to faktycznie niektórzy mogą mieć problem. No i właśnie, co zrobić, żeby nie popłynąć w tej fali z wydarzeń i żeby nasz umysł to uniósł i żeby traktować to z odpowiednim dystansem i żeby posurfować na tej fali zmian ogromnej, która przecież transmutuje wszystko. I tak samo zmieniamy my się i zmienia się otoczenie. To jest wszystko fraktalne. No przecież oczywiście, że 2 lata temu żaden z was nie był takim samym człowiekiem. Spójrzcie, jak przez 2 lata zrobiliście postęp. Przecież wy się zajmujecie rozwojem, szukacie. Oceńcie sami siebie maksymalnie rzetelnie i sami powiedzcie, że 2 lata temu byliście kimś zupełnie innym, rok temu też, że ten postęp jest coraz szybszy, że wszyscy uczymy się na własnych błędach, że jednak mimo tych wszystkich błędów, tych wszystkich naszych tutaj mniej chlubnych epizodów, jednak się rozwijamy, jednak idziemy krok do przodu cały czas i to jest coraz szybszy bieg już teraz. No i właśnie kolejny etap, bo mówimy o zmianach globalnych, no to zejdźmy na fraktal niżej. Jakie są zmiany w nas? Co oznacza to, ten cel, który dąży wielu ludzi, także podczas tej transformacji, czyli to oświecenie, to wyjście poza Matrix, oświecenie, zrozumienie natury rzeczywistości, przynajmniej na tym pierwszym levelu, jeżeli można to stopniować. Czym jest oświecenie? I tu właśnie kawałek filmu, po którym wrócimy do tego tematu. Believing and defending will prove to be erroneous and false. What ideas and thoughts are we holding on to that will no longer serve us in this new time in history and beyond?
In the early stages of this new century, we are already bearing witness to fascinating human feats and accomplishments. With the act of breaking physiological and emotional barriers, ordinary people are performing extraordinary feats of human potential every moment of every day. We are beginning to recognize and appreciate that superhuman acts and amazing feats from renowned masters and experts exemplified throughout our history are simply a testament of what we are all capable of achieving. When we allow our thoughts to be unlimited, we are tapping into the dormant parts of our brain and creating new neural pathways. Every single person on this earth has the power and magnificence to express their brilliance and unleash the true power of their minds to bring positive change to themselves and to the world around them. What if one day the greatest discovery of mankind will be the realization and expression of the true power that lies within us? As a 14-year-old, I read the word enlightenment for the first time, and that word was never in my vocabulary. It wasn't in a Catholic school. Nowhere was enlightenment that word used. But the moment I read it, something in me said, that's it. I don't know what that is, but I want it. Enlightenment is the age-old goal of the wise throughout time and throughout the world. In every cultural tradition, in every philosophical tradition, we find the quest for the development of one's full potential, often given the name enlightenment. Enlightenment can be understood now in this scientific age as simply the expression of the full potential of one's brain. And the growth of enlightenment can be measured scientifically. So this takes enlightenment out of the hazy realm of mysticism, out of the realm of religion or philosophy or something that can be talked about, but we wonder, is something really going on? What is my definition of enlightenment? It's knowing who I am. It's knowing who I am past any thought that I might have had at any point in time about unworthiness. It's the recognition that I am God itself on the leading edge of the creative universe, manifesting as me in three-dimensional form. Well, I'd say my definition of enlightenment or waking up is really just realizing our true potential. And what does that mean? We think true potential, does that mean I can make, 50% more in my business next year? Sure. But I think, to me, it means becoming the Christ, becoming the Buddha, and living without limitations. And I don't mean becoming like Jesus or becoming like Buddha. I mean becoming like me, my own individual expression of the unlimitedness of who I really am. The desire of all desires, the fundamental, universal, primordial desire in all of us, is the desire for unboundedness, the desire for enlightenment, the desire for total expression of our full potential. And it's on the basis of achieving that, then, that we can turn around and give most to the world around us. I won't be satisfied until it experiences infinity. And so enlightenment is just that experience of total satisfaction, infinity. That's really the fulfillment of all desire. That's the great desire. And everyone wants that, whether they know it or not. And a lot more people know it now. It's interesting. There's an awakening, as you've seen in the whole world, where people are desiring something more than the satisfaction of job or family. There must be something more, and there is. So my definition of enlightenment has always been knowing that you know. No dobrze, tutaj jest mowa o oświeceniu, o to, czym jest. Dlaczego o tym mówię? Ktoś powie apokalipsa, że to nie ma nic związanego z grudniem, że to jest osobny temat. Absolutnie nie, to jest bardzo powiązane, bo warto się zastanowić, czym jest to mityczne słowo w końcu, to oświecenie, co oznacza. I chciałbym się dzisiaj z wami, pragnę się z wami podzielić dzisiaj moim osobistym odczuciem, bo może nie uznaję, że osiągnąłem ten stan, ale zdaje się, że zaczynam go czasami w zbliżony sposób odczuwać, jeżeli bym tak powiedział, czyli jestem gdzieś już w pobliżu, może tak miewam takie stany. O co chodzi? To jest właśnie wyjście poza ten dualizm, zrozumienie, że dualizm jest iluzją, że każde doświadczenie jest po prostu doświadczeniem i ono nie ma ani dobrych, ani złych jakichś aspektów, tylko my mu nadajemy dobre, czy jest dla nas przyjemne, czy nie. A tak naprawdę każde doświadczenie jest dobre, bo nawet złe nas czegoś uczy właśnie i żeby nie z tego powodu się nie wściekać na złe doświadczenia. To jest takie proste, ale właśnie bardzo trudne do realizacji. Po drugie jest to właśnie nieosądzanie, czyli rozumienie, że
każda istota po prostu jest w danym momencie taka, jaka jest, robi to na tyle, na ile sobie uświadamia, jest pełna jakichś tam programów wewnętrznych swojej ścieżki życiowej i po prostu się zachowuje w taki sposób, jaki ma do tego prawo, bo tak stwórcę ją stworzył i ona i tyle. I po prostu nie skupianie się, a ten jest taki, ten jest śmaki, tylko właśnie skupianie się na sobie i na tym, co było w tym filmie, na pełnym potencjale, którym jesteśmy, czyli właśnie tą wielką, nieskończoną, genialną świadomością, a nie ciałem fizycznym, które tylko służy za przekaźnik tej świadomości. To są proste rzeczy. Jest to też oczywiście kontrola nad własnym ego, nie niszczenie, nie zwalczenie ego, tylko uświadomienie sobie tego programu umysłu, że jest coś takiego jak umysł, że to jest coś innego niż świadomość. Zrozumienie tego, że umysł ma służyć świadomości, a nie opisywać ją i prowadzić, bo wtedy jest patologia. Ten świat został zamknięty na poziomie umysłu, właśnie na wiedzy, na wykuwaniu, na strukturze, technice, technologii, logice. I widzicie, do czego to doprowadziło, ten świat skrajnej lewej półkuli męskiej energii. To prowadzi do totalnej patologii. Brak czucia... O, chwila, ktoś mi to próbuje przerwać chyba. Ale ja prowadzę dalej. Także widzimy, że tutaj to wszystko jest logiczną całością i te zmiany, które zachodzą, pomagają maksymalnej ilości istot osiągnięcie tego stanu oświecenia według mnie i przynajmniej zrozumienia tego większego przez właśnie tą intensywność wydarzeń. Znamy to z kalendarza Majów, z tych piramid schodkowych, ta akceleracja czasu aż do właśnie tego magicznego 21 grudnia 2012, gdzie no właśnie, nastąpi według wielu coś, tak? Albo od tego czasu zaczną się dziać rzeczy jakieś, które spowodują już taki skok fraktalny naszej świadomości globalnej, że właśnie świat już nigdy nie będzie taki sam. Czy nie uważacie, że właśnie chociażby ujawnienie się obcych cywilizacji, czy no chociażby upadek systemu ekonomicznego tak samo, czy właśnie powstanie w Stanach Zjednoczonych, jakiegoś typu zdarzenie, informacja, która wprowadzona w globalną świadomość całkowicie ją zmieni. Ale tak jak powtarzam, najważniejsze zadanie jest odrobić to zadanie domowe dla nas samych, bo najprostszym sposobem rozwijania wszechświata jest rozwijanie siebie. Wtedy fraktalnie, energetycznie przecież wspieracie i samymi sobą jesteście przykładami, które wpływają na rzeczywistość. Ale oczywiście można pójść fraktal wyżej i tą informację wpływać na wokół siebie, na swojej płaszczyźnie. I w ten sposób przyspieszamy także zmianę, działając na innych, przynajmniej na tych, którzy mają kompatybilność, żeby przyjąć te informacje, chcą się rozwijać i tym wszystkim musimy, naszym zadaniem jest to wszystko przekazywać. Także to oświecenie właśnie, naprawdę zastanówcie się nad tym, bo to jest w gruncie rzeczy według mnie bardzo proste. To jest zrozumienie, że życie jest tylko grą, że nie ma sensu się w to wkurzać, nadymać na innych, inni są tacy, nawet jak nas wkurzają, a to niech sobie taki jest, niech sobie mówi. Po co te wszystkie negatywne emocje? Niech każdy robi to, co lubi i każdy żyje w pokoju. To są takie proste rzeczy, to jest takie podejście też świadome do tego, że w każde zdarzenie w życiu ma sens, że szuka się tej głębi, że słucha się tych informacji od swojej podświadomości, która z tej prawej półkuli cały czas ci mówi, co powinieneś robić, to nasza intuicja. To jest oświecenie, to jest wreszcie porzucenie tych programów oceniania, osądzania nieustannego innych ludzi, które mamy wbudowane, bardzo jest to silne, sam wiem, bo sam przez długi czas z tym walczyłem. Jeszcze jakieś gdzieś tam ostatki są, nie powiem, że już ten, ale uważam, mogę tu z otwartym czołem powiedzieć, że zdecydowanie mogę się tu pochwalić, bo dużo postęp w tym u mnie nastąpił. Dlaczego się tym chwalę? Dlatego, że to daje dużą ulgę i polecam wszystkim, bo w momencie, w którym przestajesz osądzać, oceniać, przynajmniej w takim stopniu, jak to jesteśmy przyzwyczajeni robić, sam zyskujesz dla siebie ogromną przestrzeń, dystans, ulgę, że już cię te programy, te obciążenia nie męczą, bo tak naprawdę to nasze ego tutaj cierpi i tak naprawdę to nasze ego tutaj najbardziej jest największą przeszkodą i najwięcej przysparza nam wszystkim tak samo nieprzyjemności, że wkurzaniem się na innych tak naprawdę my tracimy energię. A po co się wkurzać? Każdy jest emanacją źródła, każdy jest na swoim etapie. Nie każdy musi wszystko od razu rozumieć, nie każdy musi się zgadzać z moim zdaniem. Każdy, nawet katolik ma prawo do tego, żeby
mówić to, co mówić i wierzyć w to, co wierzy, no bo po prostu jest na takim etapie i ma do tego święte prawo. To jest to oświecenie. Kolejnym elementem oświecenia, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest zrozumienie właśnie, że natura jest fraktalna oraz, że jest hologramem, że jest holograficzna. Zatem to, co masz wewnątrz, faktycznie jest tym, co jest na zewnątrz, że każde twoje doświadczenie tak naprawdę jest informacją zwrotną o samym sobie. Tak działa Matrix. Jest to jeden z najlepszych systemów rozwoju świadomości. To właśnie jest według mnie najważniejsze odkrycie, czy może nie odkrycie, bo Ike tego nie odkrył, ale najważniejsze dokonanie Ike'a, że w prosty sposób to potrafi wyjaśnić ludziom, na jakiej zasadzie działa natura rzeczywistości i że tak przez taką wielką wagę do tego przykładał. Bo zauważcie, że większość ludzi tylko gada NWO, o tym, że trzeba zrobić to, tamto, albo światło, miłość. Natomiast Ike daje cały pakiet tego, jak działa rzeczywistość i pokazuje tak samo w tym fragmencie, że żebyście zrozumieli wreszcie, ale naprawdę codziennie zrozumieli, że każda osoba, która was wkurza w waszym życiu, że każda emocja, która was drażni w wątrobie, która wam nie potrafi pozwolić spać, każde wasze wkurzenie, każdy wasz akt agresji, każde wasze stosunek do kogoś na zewnątrz i sytuacja z zewnątrz, która was spotyka, jest odzwierciedleniem treści, które macie w sobie, które w ten sposób determinują to, że spotyka was to, a nie coś innego, bo akurat macie z tym się zmierzyć, a nie z czymś innym, że to jest ta odpowiedź zewnętrznej matrycy na to, jakim wy jesteście. I to jest też dla mnie oczywiście tak prosta prawda, i też ją dawno już rozumiałem logicznie, ale poczuć ją w sobie, naprawdę pobawić się w to, żeby zrozumieć, że mamy taki w sobie wewnętrzny projektor, który na zewnątrz jest skierowany i ten film życia, który wydaje nam się takim czymś zewnętrznym, niezależnym, zrozumieć, że władza jest tutaj i jak my zmienimy treść, kasetę wewnątrz nas, czyli treść naszą wewnętrzną, to film na zewnątrz się zmieni, że cuda się dzieją, że nasze życie się zmienia, że nagle się staje szczęśliwe, chociaż teoretycznie zmieniliśmy tylko nasze wnętrze, nic na zewnątrz nie zmienialiśmy. No właśnie, żeby to zrozumieć, to jest sztuka. No to włączamy kawałek i za chwilę wracamy dalej do tego, co się dzieje na świecie i do dalejszych scenariuszy. Violence to another human being, or to an animal, or to anything, we're actually expressing it to ourselves, because that is us, we are all each other, because we are all this infinite mind. And because we've lost sight of the fact that we are everything and what we are inside is what we externally create, we go around, because of the manipulation, we're like walking, talking movie projectors. Let me put it this way. Our inner self, our state of being, our attitudes are resonating us to a certain vibrational frequency. You change your attitudes, the frequency changes. Hate has a certain frequency. And when we feel hate, we resonate the energy around us that is us to the hate frequency. We feel love, we resonate it to a different frequency. This energy that we put out with this vibrational code within it, created by our thoughts and attitudes, then draws towards it a reflection of itself. Other energy fields, people, places, ways of life, experiences that sync with what we're putting out. Therefore, what we are in here, we externally create. And I came across this symbol here. There's some esoteric symbols and that involved in there, but ignore all them. I'm just looking at the basic concept, which is of a reflection. There was a guy, a writer called Longfellow. I think it was Longfellow who wrote this. Anyway, some tall chap. And he wrote a story about how someone drowned, thrashing in the water, fighting with their own reflection. And again, if you saw someone next to the river doing that, you'd call the white coats. They'd be on call all day, wouldn't they? But that's what we do, all of us, all the time. We seek to change what we've created by thrashing at the reflection instead of looking at what's creating it. So when things are happening in our lives we don't like, and we're drawing people into our lives we don't like, and we're drawing experiences we don't like, instead of saying, why am I drawing these in? What is it about me that's creating this? What is it I'm putting out that's drawing this reflection in that I don't like? This pain in the ass is giving me a hard time.
Instead of taking that power back and responsibility for what we create in our lives, we look out there for it. Boom, boom, boom. And we're encouraged to. And so we're in a situation where we're looking at the reflection, trying to change what's going on, when we need to change what is being reflected. You know, if you're standing next to a river and you see a reflection of yourself and you don't like it very much, you can throw stones at it, you can cuss it, you can kick it, you can jump in and thrash around. All that external thing, which we do in our lives all the time. You're responsible, it's your fault, I'm in this position, out there, out there, out there, externalizing. No właśnie, tutaj najważniejszą rzecz David mówi, to już nawet nie trzeba powtarzać, że my cały czas, zawsze, nawet w naszych indywidualnych życiach oskarżamy wszystko i wszystkich o to, że nas wkurzają, że to przez nich cierpimy, że to przez nich nasze życie jest do bani, że to tamten jest winny, siamten, owanten. I mamy to bardzo głęboko zakodowane i faktycznie jest tak, że zapominamy, że źródłem problemów jesteśmy my sami. My, ludzie, tu na poziomie indywidualnym, jak się do siebie odnosimy, jakimi wartościami szermujemy, jakimi jesteśmy w istocie ludźmi. A dopiero później przenosi się to na świat zewnętrzny. Jak zmienimy siebie, zmienimy nasze wartości, podejście do drugiego człowieka, zrozumiemy, że tam po drugiej stronie jest też istota, która doświadcza tej nieskończonej rzeczywistości, która też pochodzi z tego samego źródła, że ma taką samą świadomość jak ja, tylko zabarwioną inną osobowością, i że też doświadcza i że też odczuwa. I że jesteśmy od siebie zależni, bo w tych teraz czasach to będzie kluczowe. Wtedy nastąpi rewolucja. Naprawdę to jest, to są słowa, które bardzo wielu ludzi po prostu najzwyczajniej w świecie klepie, rozumie. Tak, wiem, że najpierw trzeba zmienić siebie, potem zmienić świat, ale co z tego wynika tak na co dzień? Czy naprawdę rozumiemy to w głębi tego, że wszystko, co z zewnątrz przychodzi, właśnie przeanalizujcie sobie właśnie pod tym kątem, bo ja zawsze tak robię. Osoby, które was najbardziej wkurzają, czy wywołują was negatywne jakieś emocje, czy jakieś takie rzeczy, które przywołują niezbyt pozytywne myśli, jakieś żale, jakieś osądy, jakieś oceny, które nas gdzieś tam po bebechach walą. Zauważcie, że to nas kuje, ale mielimy te tematy, bo nasze ego chce, bo nasz umysł chce osądzać, oceniać, a nie znamy wszystkich szczegółów, co tam po drugiej stronie się dzieje. Nie wiemy, jak to dokładnie było. Nie wiemy, co ta osoba tak naprawdę myśli i czuje, ale no, musimy go oceniać, osądzać i się tym błotkiem małym, tam mentalnym, nawet troszeczkę po cichu porzucać, prawda? I robimy to bardzo często, przy wielu okazjach, a to od głupiej rozmowy przy Skype'ie, a to, że ktoś tam coś powiedział, a to, że ktoś czegoś nie powiedział, a ktoś zrobił, a ktoś nie zrobił, a ten śmaki owaki, a tamten robi takie, a taką robotę, a tamten nie robi tego, a tamtego. A ci to są głupi, bo robią tak, a na czacie to tak, a ci tamtą akcję zrobili. I tak nieustannie w tym naszym piekielnym bagieneczku tkwimy, zamiast zrozumieć, cholera jasna, niech każdy zajmie się sobą, swoimi problemami, zmieni swoje wnętrze, swój film, wymieni kasetę i na zasadzie holograficznej rzeczywistości zmieni się film, zaczniesz przyciągać ludzi, którzy z tobą współgrają, nagle twoja ścieżka życiowa zamiast narzekającego, niespełnionego człowieka, który w innych widzi zawsze swoje błędy, ale w sobie nic, zamienia się w pełni szczęśliwego, spełnionego, oświeconego człowieka, który rozumie, że wszystko, co przyciągnął, jest jego odpowiedzialnością i jego duszy, jego całej istoty, i że jedzie dalej, po prostu nie płacze za błędami przyszłości, nie rozpamiętuje, tylko wie, że jest wieczne teraz, że teraz trzeba działać, teraz trzeba zmieniać, teraz ja kreuję swoje życie, teraz je mogę zmienić, nie za tydzień, tylko teraz. To jest oświecenie. Zrozumienie tego i stosowanie w życiu. Nie tylko zrozumienie. O, może tak. Może warto było to dodać, że nie zrozumienie tej zasady, tylko wprowadzenie jej w czyn. A jak wprowadzicie ją w czyn, to zobaczycie, że się cuda będą działy. Obserwować rzeczywistość zewnętrzną, jakby była wytworem twojego wnętrza, twojego umysłu, czy twoich programów, twoich emocji, to jest doświadczenie, to jest kosmiczne doświadczenie, które sprawia, że jeżeli zauważycie to, jak to działa, poczujecie się jak twórcy, jak Bóg w pewnym sensie, co tak
niektórzy katolicy za wielką obrazoburczość przyjmują, że ktoś twierdzi, że jest Bogiem. No w pewnym sensie jesteśmy mniejszym fraktalem Boga. Zawieramy wszystko w naszej informacji, że tak powiem. W naszej istocie jest wszystko zapisane na całym wszechświecie. I możemy sięgać do tych informacji. Więc w pewnym sensie, oczywiście nie jesteśmy tym dużym Bogiem, ale jesteśmy jego emanacją. No ale właśnie dotykamy tej boskości. To jest właśnie to dotknięcie tego palca z Bogiem. Wyjście poza matrix, czyli kontrolowanie swojego przeznaczenia, swojego życia, w pełni świadome życie, to jest to, co w zasadzie jest przywracane teraz na planecie, bo ta wiedza o tym, że astrologia jest wiedzą, że można z tego czerpać podpowiedzi do życia, że jest kalendarz Majów jako narzędzie rozwojowe, że sam możesz nawiązać kontakt z własną duszą, z wyższym ja, jak to tam kto nazwie, już nieważne. Że możesz mieć telepatię, że właśnie przyciągasz to, co masz we wnętrzu. Te podstawowe prawa wszechświata zintegrowane w istocie po prostu sprawiają, że jesteś naprawdę wolny, bo prawdziwa wolność to prawo do wyboru, świadomego wyboru, konsekwencji swoich, odczytania konsekwencji swoich wyborów. Ale żeby dokonywać wyborów, trzeba być świadomy. Inaczej jesteś tylko mechanizmem. To jest oświecenie. To jest to oświecenie pozytywne. I kontrola swojego ego, żeby wiedzieć, co jest moim ego, sztucznym programem, które każe mi walczyć i bronić się przed innymi osobami, albo wytłumaczyć im, że oni nie mają racji, albo kującym, jak ktoś mi coś powie, że coś źle zrobiłem, to, ja, to mnie kuje w duchu, że ja muszę walczyć, że nieprawda, bo to ja zawsze mam rację. To są takie programiki, ale one są. To jest nasze wyzwanie, więc zanim spojrzycie na te sprawy globalne, proponuję przyjrzeć się najpierw sobie i naprawdę zrozumieć te proste prawa wszechświata, bo one teraz będą kluczowe, bo jeżeli ta energia fraktalna skacze i tak jak wielu twierdzi, czas przyspiesza, a realizacja od myśl do materializacja, czyli wejście w 5G, niektórzy 4D mówią 5G, dla mnie to jest to samo, ta materializacja myśli to opóźnienie, że myśl kreuje rzeczywistość, dotychczas było dłuższe. Zauważcie, kiedyś człowiek planował zbudować dom, ile lat musiał, ile musiał zbierać materiałów i tak dalej, czy gdzieś wyprawić się w góry. Myśl, realizacja, skracało się to. I ta akceleracja czasu powoduje skrócenie tego sprzężenia zwrotnego pomiędzy myślą a kreacją materii. Dlatego ludzie, którzy będą pełni strachu, obaw, ego i tych programów zawiści, i tych wszystkich destrukcyjnych rzeczy, oni najzwyczajniej w świecie przyciągną to natychmiastowo do siebie. I albo to uniosą i przerobią, albo ich to zniszczy samych w sobie. Ich umysł tego nie uniesie. Dlatego warto nad tym pracować, bo dotyczy to do każdego z nas. Ta wibracje prawdy nas przepływają i wszystkie nasze brudy, nieprzepracowane programy od dziecka będą wszystkie wyłuszczać. Wszystkie wam będą teraz pokazywać. Obserwujcie siebie. Wszystko musi zostać zmierzone. Tak jak wypłynąć matactwa finansowe globalnej elity, wałki polityków, ekonomistów, od koncernów farmaceutycznych, od wszystkich działaczy, od księży, tak samo w naszych prywatnych życiach. Wszystkie ukrywane bóle, żale, programy, zawiści, niskie poczucie własnej wartości, ego, wszystko będzie coraz bardziej wzmacniane, żebyście stanęli naprzeciwko tego problemu i się z nim zmierzyli, tak jak my mamy z NWO się zmierzyć. Po prostu. Teraz mierzymy się sami ze sobą, bo znowuż wszystko jest refleksją naszego wnętrza. I ta akceleracja czasu idąca w górę powoduje, że to sprzężenie zwrotne jest automatyczne, jest od razu natychmiastowe, coraz szybsze i po prostu jeżeli nie kontrolujesz swoich myśli, emocji, programów, to następuje autodestrukcja. Dla mnie między innymi na tym polega ta transformacja, dlatego trzymajcie się, pracujcie nad sobą, naprawdę, nad sobą. Nie, że Mikołaj Rozbicki powiedział, tylko róbcie to dla siebie. Korzystajcie, bo naprawdę można skorzystać. I zobaczycie, że się wszyscy spotkamy w jednym miejscu. Te nasze wojenki sztuczne, te śmieszne nasze nieporozumienia, które wynikają z tego, że nie potrafimy się tak naprawdę w siebie wczuć i zrozumieć, postawić w drugiej osobie i pogadać szczerze i czasami po prostu brakuje nam czasu, żeby to zrobić, być może przyjdzie taki moment. No to są wszystko śmieszne rzeczy i nasza przeszłość, bo jak pierdalnie pół kontynentu amerykańskiego albo w Stanach wybuchnie
powstanie albo coś się wydarzy, to i tak będziemy na siebie zdani. Będziemy wtedy, to wszystko nie będzie już miało znaczenia po prostu. Będzie się liczyć to, że my siedzieliśmy w tym od początku, śledziliśmy te wydarzenia światowe, przygotowywaliśmy się na to. W pewnym sensie każdy z nas indywidualnie, bo to jest, pamiętajcie, globalny proces, ale tak jak powiedziałem, indywidualny też. I może przede wszystkim powinniście się zająć sobą teraz. Najpierw teraz jeszcze sobą, póki jest jeszcze możliwość, póki jest jeszcze jakaś ostatnie dni, zajmijcie się sobą. Bo potem nastąpi lawina wydarzeń, których już możemy nie ogarnąć. Jeszcze jest czas, żeby zająć się sobą. I proponuję to wam. No, jeszcze chcę puścić wam taki jeden fragmencik filmu Baszara, który właśnie mówi o pewnej ważnej sprawie, też ważnym podejściu. Potem jeszcze skoczymy na dwa przekazy kosmiczne, a w zasadzie trzy. Skoczymy też do takiego materiału, w którym Wedy są porównywane z kalendarzem Majów, też niezwykłe podobieństwa, które warto odnotować i ten materiał będę wam polecał. Ale teraz kilka słów jeszcze od Baszara, którego cenię, a kiedyś go nie rozumiałem, a to też widzicie, trzeba skoczyć na pewien level gdzieś tam i wtedy wiedza, która kiedyś wydawała się wam kosmiczna, niezrozumiała, nagle staje się zrozumiała i tak to tak skokowo zawsze ze wszystkim jest. No czasami są oczywiście pomyłki, czasem faktycznie coś jest za przepraszam, a czasami się do tego wraca po latach i okazuje się, że to był bardzo cenny materiał, którego wcześniej nie rozumiałem. A bit nervous. Nervous! How exciting! Yes. I'm not very fond of large groups. Where is there a large group? Right here. Oh, are you standing in the middle of China? No, not really. Compared to the idea of certain areas on your planet, this is a relatively small group, is it not? Yes. Feel better? Much better. Do remember that in reality you're actually not standing in front of anyone but reflections of yourself. Remember, even though there are other beings, the only way you can perceive them is to create your version of them in your reality. So everything you're seeing is actually your creation. So it's your group, what are you afraid of? Thank you. It's like being in a hall of mirrors.